Aneta Kopeć dla portalu Fight Sport. Aneta, jesteśmy po walce z Iwoną Nierodą. Oczywiście werdykt jest dla Ciebie niekorzystny, ale werdykt 3-0 z tak doświadczoną zawodniczką, to chyba możesz brać w ciemno, że jednak powiedzmy postawiłaś jej się, tak to oceniam. No, postawiłam się, przynajmniej wyszłam na ring, no i pokazałam mniej więcej, powiedzmy, co potrafię, a walczyć z Iwoną to jest naprawdę zaszczyt. Tak jak Pan mówi, jest utytułowana, jest mistrzynią świata i dużo się można od niej nauczyć, dlatego jakieś konsekwencje na pewno wyciągnę z tej walki. Zaszczyt czy koszmar? Zaszczyt, zdecydowanie zaszczyt. Powiedz mi, bo widziałem w drugiej rundzie, złapałaś trochę rytmu, zaczęło Ci wychodzić, te akcje bokserskie szczególnie, zaczęłaś trafiać, wykorzystałaś ten zasięg ramion i przewagę i w pewnym momencie myślałem, że ta walka może, powiedzmy, pójść w drugą stronę. Czułaś, że jesteś w stanie dogonić ją, bo ona zaczęła wtedy troszkę klinczować, schodzić, zaczęła nękać tymi kolanami. Czułaś, że jest moment taki, że możesz ją w którymś momencie po prostu chwycić i przełamać? No, czułam, że jest szansa po prostu nadrobić straty. To akurat czułam, no ale wyszło jak wyszło, cóż. Teraz już no nie mogę nic dodać. Powiedz mi, ciężki sezon za tobą, czy to takie zmęczenie, bo dużo tych kopnięć, które z twojej strony padało, nie, na początku nie trafiało. To chyba cię trochę osłabiało, też się deprymowało, tak przynajmniej mi się wydaje. Na pewno każdy niecelny cios jest męczący, zabiera trochę siły. Powiedzmy, dostałaś tam w którymś momencie kolano, weszło chyba na szczękę albo przynajmniej w okolice oka, bo widziałem, że byłaś rozcięta. Nie miałaś takiego momentu, że chcesz zrezygnować? Nie, to adrenalina, tego się w ogóle nie czuję. Przynajmniej ja nie czułam kopnięcia i to na łuk brwiowy. Co trener mówił w narożniku, że jesteś w stanie jeszcze wygrać, odwrócić losy, bo do końca, szczególnie ta końcówka trzeciej rundy wyglądała na to, że chcesz jednak ją no, jakby znokautować. No chciałam jeszcze powalczyć, nie powiem, że przydałaby się jeszcze jedna runda, ale... A trener pomagał, doradzał. Te mistrzostwa Polski też były dla Ciebie troszeczkę wyczerpujące, bo jednak mimo wszystko na małym odcinku czasu spora ilość walk i przestawienie się z amatorskiego na zawodową walkę to jednak jest dla zawodnika wyzwanie. Jest wyzwanie, zdecydowanie, że to moja pierwsza walka zawodowa i miałam tylko tydzień czasu, żeby się przygotować, więc nawet nie zdążyłam odpocząć po mistrzostwach Polski, tylko od razu szykowałam się tutaj. Ja zapytam Cię o smak tych zawodowych walk. Jest inny niż powiedzmy taka walka na mistrzostwach Polski? Zdecydowanie inny, przynajmniej przez to, że nie ma ochraniaczy, a dla mnie jest wygodniej. Jednak kask przeszkadza. Nie boisz się tego kontaktu mocnego, tych zderzeń, stłuczeń? Nie, gdybym się bała, to myślę, że nie trenowałabym tego sportu. Zamierzasz kolejne walki zawodowe toczyć? Jeżeli będzie okazja, to zawsze skorzystam. Aneta, dziękuję, nie męczę Cię dłużej. Fajna walka, gratulacje. Nie udało się wygrać, ale myślę, że to jest kwestia czasu, bo naprawdę rywalka, powiedzmy, z górnej półki, jeśli nie najlepsza w Polsce na dzień dzisiejszy, bo tak sytuacja się przedstawia, że Iwony na razie nikt nie jest w stanie przełamać, a Ty się postawiłaś, no i to jest chyba ten, powiedzmy, taki bonus dla Ciebie. No, powiedzmy, że bonus. Dziękuję również. Chciałabyś komuś podziękować, trenerom, sparring partnerom, komuś to Cię motywuje? Przede wszystkim trenerowi, który mnie wspierał i przygotowywał. Przyjechał tu tylko on w sumie ze mną i znajomym i również sponsorom, którzy też wspierali, finansowo przynajmniej. Aneta, dziękuję bardzo, gratulacje za dobry występ, debiut zawodowy za tobą, teraz czekamy na zwycięstwo i już nie będzie tłumaczenia. No, dokładnie, dziękuję również.